Cześć kochani, mam nadzieję, że się troszkę za mną chociaż stęskniliście, dawno mnie nie było. Nie będę się dzisiaj tłumaczyć z tego, dlaczego tak długo nie nagrywałam, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wracam ze zdwojoną siłą i mocą. I dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić temu, by pokazać Wam, jak uczyć się pirografii, na co zwracać uwagę. Oczywiście to są tematy, które przewijają się już w filmach wcześniejszych, które nagrywałam, ale dziś chciałabym tak wszystko zebrać, że tak powiem brzydko, do kupy, więc mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawy odcinek. Jeśli jesteście ciekawi, co mam dla Was dzisiaj przygotowane, to koniecznie zostańcie ze mną. Nauka to jest taki trochę kontrowersyjny temat, jak dla mnie. Nie każdy uważa, że musi się uczyć. Jedni uważają, że już wszystko umieją, inni uważają, że nic nie umieją, a robią coś naprawdę super i cały czas dążą jeszcze do większej perfekcji. Jedna i druga strona według mnie niekoniecznie jest dobra, ale dziś chciałabym poświęcić filmik temu, by pokazać Wam, w jaki sposób w ogóle podejść do pirografii i jak jej się uczyć. Może się to wydać banalne, no bo co to za problem? Bierzemy sobie obrazek, przygotowujemy sobie drewno, papier, skórę, cokolwiek, na czym chcecie wypalać i po prostu sobie szkicujemy bądź przenosimy ten wzór za pomocą kalki, sposobów jest kilka i sobie po prostu wypalamy jakieś tam kreski i już jest. I jest wypalanka i jest super pięknie. Tylko pytanie, czy ten efekt, który uzyskujecie, jest dla Was tym, co chcielibyście uzyskać? No i teraz przechodzimy właśnie już do tej kwestii nauki. Chciałabym dzisiaj krótko, nie chciałabym dzisiaj przeciągać, bo to pierwszy filmik po dłuższej przerwie, więc nie chciałabym też, żeby trwał nie wiadomo ile. Więc do rzeczy. To tak, jeśli uzyskujecie efekt taki, jaki chcieliście, no to super, to gratuluję Wam, jesteście już na bardzo wysokim poziomie. Ale druga kwestia jest też taka, że zawsze można lepiej. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że zawsze można lepiej i w każdej pracy można coś jeszcze podciągnąć, coś poprawić i tak dalej. Oczywiście, jeżeli macie konkretną wizję i wypaliliście już coś dokładnie tak, jak mieliście to zaplanowane, no to super, to jest, jesteście już wtedy na bardzo wysokim poziomie i myślę, że ta nauka już będzie szła w troszeczkę innym kierunku niż w poznawaniu samej techniki. Więc myślę, że to wtedy nie jest już filmik dla Was, ale dla osób, które chciałyby się troszeczkę podszkolić, myślę, że ten filmik będzie bardzo przydatny. Więc jak się uczyć? Ja polecam osobiście na sam początek przygotować sobie kawałek z deski, sklejki, cokolwiek macie tam pod ręką, wyszlifować i przygotować do wypalania. Podzielcie sobie jakąś tam przestrzeń na kilka różnych jakichś tam mniejszych kwadracików, prostokątów i zaplanujcie. Chciałabym tylko, żeby to nie było przypadkowe, bo takie przypadkowe przypalenia, to też, też możecie sobie stworzyć taką bazę na początek i zobaczyć w ogóle, którą końcówką, co jestem w stanie sobie tam wypalić. Ale jeżeli chcecie już wejść troszeczkę na ten wyższy poziom nauki, to chciałabym, żeby te przypalenia, te wszystkie kwadraty, prostokąty, które chcecie zapełnić, były zapełnione w sposób konkretny i zaplanowany. Czyli na przykład planuję sobie, że trzy kolejne prostokąty, które tworzę, każdy będzie wypełniony coraz to ciemniejszą barwą, coraz to ciemniejszym odcieniem brązu i patrzę, czy udaje mi się to
wykonać, tak? Czy to będzie za pomocą właśnie tam prostych kresek, czy okrężnych ruchów, to na każdy prostokąt możecie sobie poświęcić właśnie, żeby wykonać to inną metodą. Natomiast bardziej chodzi o efekt, który uzyskacie już na sam końcu, tak? Czyli na przykład, jeśli chciałabym zapełnić przestrzeń prostymi liniami, no to po prostu staram się zapełnić prostymi liniami i patrzę, czy te linie są na tyle proste, na ile sobie je wyobrażałam, żeby były. Jeśli chcemy na przykład wypełnić taki prostokąt sierścią, no to sobie tutaj wypalam swoją sierść i patrzę, czy ona wygląda tak, jak powinna wyglądać sierść, którą gdzieś mam tam w głowie. I staram się jak najlepiej odzwierciedlić to, co właśnie sobie wyobrażam. Bo oczywiście możemy sobie wypalić sierść za pomocą czterech pociągnięć, tak? Ale możemy też wypalić sierść, mam nadzieję, że wszystko widać, ok, widać, ale możemy sobie wypalić tę sierść również za pomocą ostrzejszych linii, bardziej miękkich linii, nakładając na siebie warstwy. Ta sierść będzie wyglądała zupełnie inaczej. Wszystko zależy też od czasu, jaki chcemy poświęcić. Możecie sobie na przykład zaplanować, że chcecie zrobić, na przykład zapełnić prostokąty, kwadraty, cokolwiek, w bardzo szybki sposób i zobaczyć, jaki efekt jesteście w stanie uzyskać, i zapełnić go bardzo, bardzo powoli i zobaczyć, jaki efekt jesteście w stanie uzyskać bardzo powoli. Oczywiście już pominę tą pierwszy etap nauki, gdzie uczymy się stawiać proste kreski. Wtedy uczycie się stawiać bardzo powoli, bardzo szybko, w średnim tempie, dociskając mocno, dociskając lekko, żeby zobaczyć różne te efekty, które jesteśmy w stanie uzyskać tą końcówką. Ale obstawiam, że ten etap macie już za sobą. Jeśli nie, to polecam filmiki wcześniejsze, które nagrywałam, na przykład o stawianiu prostych linii i tak dalej. Tam też uzyskacie mnóstwo ciekawych i ważnych informacji. Więc kolejnym tym etapem nauki właśnie jest dążenie do tego, by wypalać konkretne rzeczy, te, które mamy już zaplanowane i w głowie, bo nie jest problemem, jeśli weźmiemy sobie jakiś tam obrazek, przerzucimy go na drewno i sobie po prostu zrobimy jakieś tam linie, jedne wyjdą nam grubsze, tu pojawią się kropki, ale obrazek jest wypalony i stwierdzamy, tak miało być. Ale czy na pewno? Bądźcie ze sobą szczerzy. Zastanówcie się, czy dokładnie taki efekt, jaki uzyskaliście, jest tym, który chcielibyście uzyskać, czy nie chcielibyście uzyskać bardziej gładkich linii. Bo pamiętajcie, że to wszystko się da. To nie jest tak, że jeśli ja nie potrafię postawić prostej linii, to znaczy, że się nie da i prostych linii nikt nie stawia. Jeśli zajrzycie do internetu, odpalcie sobie Instagrama i podpatrujcie też innych artystów, zobaczcie, jakie cuda oni tworzą. To jest po prostu niesamowite, jakie efekty są w stanie uzyskać przy pomocy zwykłego małego drucika. Zapraszam też na swojego Instagrama. Może on również będzie dla Was inspiracją i dzięki niemu będziecie też mogli podpatrywać to, co robię, i może właśnie moje prace również staną się dla Was właśnie taką inspiracją, by tworzyć jeszcze lepiej i dążyć do swojego wymarzonego celu. Oczywiście pamiętajcie, że nie każdy musi tworzyć realistyczne portrety, czy to zwierząt, czy to ludzi, czy realistyczne w ogóle odwzorowania czegokolwiek, bo możecie chcieć na przykład wypalać za pomocą bardzo cienkich, prostych linii i za pomocą właśnie takich linii tworzyć jakieś obrazy. Możecie chcieć wypalać tylko i wyłącznie za pomocą czarnych, grubych linii. Ale pamiętajcie, że te czarne, grube linie też mogą wyglądać super i być piękne i dopracowane. Więc starajcie się uzyskiwać
te efekty, na których Wam zależy. Czyli jeżeli chcecie uzyskać bardzo realistyczną sierść, to dążcie do tego, by ta sierść naprawdę była bardzo realistyczna. I oczywiście, jeśli nawet będziecie ćwiczyć i wypalicie sobie tu jedną sierść, nie wyszła Wam tak, jak chcecie, no to wypalicie drugiego zwierzaka, znowu nie wyszło. Nic nie szkodzi. Dwa zwierzaki, 3, 4, 5, 10, to jest tak naprawdę nic. Więc wypalcie kolejnych 90. Jeżeli ta sierść dalej będzie Wam, coś będzie w niej brakowało, nie będzie wciąż taka, jaką chcielibyście uzyskać, to wtedy zastanówcie się, co można byłoby zmienić, by ta sierść była jeszcze bardziej realistyczna, że po tylu próbach wciąż coś tam nie wychodzi, więc trzeba byłoby się ewentualnie albo do kogoś zgłosić, by pomógł w odnalezieniu problemu, albo próbować jeszcze. Bo to też nie jest tak. Jednemu wyjdzie sierść za pierwszym razem, a innemu wyjdzie za 40, 50, 100 albo 150. Wszystko zależy od tego, ile czasu my poświęcimy na naukę. I ważne też jest to, by w tych swoich pracach odnajdywać właśnie jakieś tam niedociągnięcia i błędy. Zazwyczaj jak stworzymy jakąś swoją pracę, no to ona na początku nam się wydaje super i jest piękna. Odłóżcie ją sobie na dzień, dwa, by za dwa dni spojrzeć na nią świeżym okiem i zobaczyć, co tam jeszcze można byłoby w tej pracy dopracować. Ja wiem, że za każdym razem, jak już coś stworzymy, to jest takie wow, stworzyliśmy to własnoręcznie, jest cudownie, jest pięknie, nikt nie może się do tego przyczepić. Oczywiście, że tak jest, bo też uważam, że krytykowanie innych za ich pracę nie ma absolutnie sensu, bo tak naprawdę nawet jeśli my skrytykujemy kogoś, powiemy, co nam się nie w tej pracy nie podoba, bądź cokolwiek innego, to pamiętajcie, że to tak naprawdę nic nie wnosi, nic to nie wniesie ani do życia tej osoby, ani nie wniesie nic do waszego życia, więc krytyce zdecydowanie mówię nie. Ale jeśli Wy sami będziecie poszukiwać w swoich pracach tych niedociągnięć, jeśli zobaczycie, że o kurczę, tu mogłam jeszcze dodać jakiś tam cień, mogłam uzyskać jeszcze głębszy odcień, więc coś tam jeszcze dodam na tej pracy, to jest naprawdę super. I szukajcie sobie tych błędów. Nie śpieszcie się, bo oczywiście pracę możecie wykonać w 3 godzinki, ale czy ona będzie odzwierciedleniem tego, co rzeczywiście chcieliście uzyskać? Jeśli tak, super. Jeśli nie, no to poświęćcie troszeczkę więcej czasu na dopracowanie tej pracy i uzyskanie takiego efektu, jaki chcielibyście uzyskać. Bo oczywiście pamiętajcie, że no, powiedzmy, jakąś tam pracę jesteśmy w stanie wykonać w 2-3 godzinki. Będą to proste jakieś tam cieniowania. O, tu już widzę, że na szybki ruch moja temperatura jest za niska. Będą to jakieś proste cieniowania, ogólny zarys, czy to powiedzmy jakieś tam bym wypalała drzewo, czy cokolwiek, będzie to ogólny zarys, będzie to przypominało drzewo. Jeśli taki efekt właśnie takiego nieładu, niekoniecznie realizmu chcieliśmy uzyskać, to super. Natomiast jeśli chciałabym uzyskać bardzo realistyczne, no to warto tutaj poświęcić godzinkę dłużej, 2-3, czasem nawet i 10, w zależności od wielkości pracy, by takie coś sobie dopracować. Więc chciałabym, żebyście wynieśli z dzisiejszej lekcji to, by chcieć uzyskiwać właśnie takie efekty, jakie macie zaplanowane. Jeśli wypalacie jakiegoś zwierzaka i chcecie, żeby on był super realistyczny, no to skupcie się koniecznie na tym, by właśnie te realistyczne odwzorowanie gdzieś tam uzyskać. Jeśli zależy Wam bardziej na jakimś tam takim rozmytym efekcie, niekoniecznie realizmu, tyle, żeby przypominało jakieś tam zwierzę, no to jak najbardziej super, dążcie do tego i uczcie się właśnie w taki sposób wypalać. Czyli na przykład jeśli chciałabym uzyskiwać jakieś bardziej rozmyte efekty, no to
szersze końcówki, które dadzą właśnie taki bardziej miękki efekt i nie skupiamy się wtedy na szczegółach, ale jeśli zależy nam właśnie na tym realizmie, no to te szczegóły będą bardzo, bardzo ważne. Co jeszcze Wam pomoże w nauce? A no to jestem w 100% przekonana, że w nauce również pomoże Wam właśnie ta książka Pirografia bez tajemnic. Jestem przekonana w 100%, że jest to pozycja, która pozwoli Wam uczyć się pirografii w bardzo przystępny i prosty sposób, absolutnie krok po kroku. Książka, od razu zaznaczę, że nie jest skierowana tylko i wyłącznie do osób, które chciałyby się nauczyć pirografii i są na poziomie bardzo podstawowym albo dopiero zaczynają swoją przygodę. Książka jest również dla osób, które są średnio zaawansowane. Zawarłam w książce tak naprawdę absolutnie wszystko, co powinno się wiedzieć na tym poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Są informacje na temat, oczywiście są informacje podstawowe, są informacje, jak zacząć, są informacje o tego, jak dobierać sprzęt, są informacje na temat miejsca pracy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, jakie przyrządy inne będą też potrzebne do wypalania, na jakich materiałach możemy wypalić. Opisałam również kilkanaście różnych gatunków drewna, żeby było Wam prościej wybrać gatunek, który Wam będzie odpowiadał. Jest to oczywiście również galeria moich prac, które stworzyłam, więc mam nadzieję, że znajdziecie tutaj mnóstwo przydatnych informacji, bez których trudniej będzie Wam ruszyć. Są również projekty, które dla Was przygotowałam. Zobaczcie, tej wiedzy naprawdę jest tutaj mnóstwo. I są projekty, które dla Was przygotowałam od poziomu podstawowego po poziom ekspert. Tak go nazwałam, natomiast jakby musiałam je jakoś odróżnić od siebie. Więc nie skupiajcie się na tym, czy wypalacie poziom ekspert, czy podstawowy, bo każdy poziom, który tutaj przedstawiłam, tak naprawdę porusza inne zagadnienia, jeżeli chodzi o wypalanie, inne metody tutaj wypalania poruszam. Więc każdy tutaj z projektów jest szczegółowo opisany, co po kolei robię, w jaki sposób uzyskuję konkretne efekty. Dzięki temu pozwoli Wam to pójść do przodu. Jestem przekonana, dostaję bardzo pozytywny odzew od osób, które już tą książkę zakupiły, więc jeśli chcecie dalej się rozwijać, chcecie iść do przodu, to z całego serca polecam Wam tą książkę. Jest to książka, którą jeśli bym mogła przeczytać 7 lat temu, to myślę, że moja nauka nie trwałaby tak długo, że do poziomu, w którym teraz jestem, doszłabym w znacznie krótszym czasie. Aktualnie książkę możecie nabyć, pisząc do mnie bezpośrednio na Facebooku, Instagramie bądź poprzez maila, albo na Allegro. Książek zostało już niewiele, bo tylko kilka sztuk zostało tak naprawdę. Więc jeśli chcecie zakupić książkę w cenie 99 zł, to zachęcam do zakupu jej już dzisiaj. Niestety książka podrożeje przy kolejnym dodruku. Więc myślę, że jeżeli ktoś się jeszcze waha, to gorąco zachęcam do zakupu książki. Mogliście zajrzeć do środka, niewiele osób miało taką możliwość, by przed zakupem sobie ją przejrzeć. Nigdzie nie wrzucałam jakichś bardzo szczegółowych zdjęć tego, co jest w środku, a Wy macie tu możliwość przejrzenia praktycznie jej całej. Może nie jakoś super dokładnie, ale przynajmniej widzicie, jak ta książka w środku wygląda, ile jest praktycznej tutaj wiedzy. To naprawdę
nie sposób zliczyć. Samo czytanie tej książki myślę, że Wam zajmie kilka godzin spokojnie, a przetestowanie wszystkiego, co tu jest napisane, myślę, że starczy Wam na ładnych kilkanaście miesięcy zabawy i nauki. Więc gorąco, gorąco zachęcam do zakupu mojej książki. Jeśli Wam się podobał dzisiejszy filmik, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka, zasubskrybujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawicie komentarz. No i też serdecznie zapraszam do polubienia mojego fanpage'a i profilu na Instagramie. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Ja zabieram się właśnie za kolejną swoją pracę. I oczywiście zachęcam Was do tego samego, byście zasiedli, jeśli macie czas i coś tam sobie wypalili. Dobrego dzionka, trzymajcie się, do usłyszenia.